Muzeum Aleje Jerozolimskie 3. To więc ten ich cygan, Mikołaj, okej, pieski, rzymski cygan, taki z brodą, wiecie Państwo, z którym prowadziłam dyskusję przed metrem, przy metrze warszawskim, dawno nie żyje. No to więc wyznawcy papieża powinni wiedzieć, że on dawno nie żyje, a nie to mówić, nie wiem, czy ten cygan Mikołaj, okej, żyje czy nie żyje. On po prostu umarł już rok temu. No, ja prowadziłam z nim przy metrze warszawskim w katolickiej Polsce, a wywiad tu, w Rechodupkach, gdzie stąd do Anglo-Ameryki Białystok jest 185 km. Natomiast, proszę Państwa, jak tu jesteśmy przed Wisłą, stara wiara, stary papież, stary tramwaj, stara wiara, w sensie mają telefony teraz z Ameryki. Nas sprowadzało się tego śmiecia pełno, włącznie z książkami, że nawet Biblii nie widać, że nawet Boga nie widać, Boga Jahwe, do śmietnika Jezusa 2000 lat temu zabili, tetragram do śmietnika wyrzucili, no, Nowy Testament, Stary Testament też do śmietnika wyrzucili, okej, mój zaglądający gej, złowrogi, jakiś dziad, typ nieciekawy, okej. Także proszę Państwa, Warszawa, katolicka Polska, żebracy zwykle kopcą, mazowieccy żebracy katolicy zwykle są nerwowi, poprawiają się plecakiem, zarzucają torby na ramię. Gdy dziad mówi do dziada, gad do gada, pan do księdza, gdy prostym zewsząd nędza, wtedy kiedy chodząc snopki przewraca, a za tłuszczej kopy maca, gdy masz urzędnika z niego, choć tobie nie trzeba tego, natknie dźwierzkę, kopie w rogu, nie mnie to dasz, synku Bogu, potem bierze po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku, dare. Pałac Kultury Stalina i Lenina, kolorowy stadion dziesięciolecia, gdzie wasz papież był też kolorowy, Warszawa, witam.